Za chwilę wystąpisz u nas na scenie. Trasa koncertowa trwa. To jeszcze kilka koncertów, prawda? Gdzieś tam do połowy kwietnia chyba promujecie. Jak potem będzie wyglądała promocja tej płyty, twoje koncerty? No bo nie jest tajemnicą, że jesteście na kanapie we dwoje, więc... We dwie. Więc w pewnym momencie naturalnie pewnie przyjdzie jakiś moment przerwy. Czy ty gdzieś tam sobie już to trochę w głowie układałaś? Czy... Tak, tak. No myśmy w momencie, kiedy się dowiedzieliśmy, jeszcze byliśmy przed planowaniem trasy, także te działania też nasze były podporządkowane pod ten tryb gdzieś naturalny. Tak jak wspominałeś, rzeczywiście gramy jeszcze w paru miejscach. W Szczecinie, w Koszalinie, w Lublinie, w Warszawie w przyszłym tygodniu, we Wrocławiu i w Katowicach, gdzie zapraszam. Ale kończymy 21 kwietnia i ja przychodzę po prostu na urlop macierzyński i wówczas przez parę miesięcy będę... I nie musisz wypisywać żadnego wniosku, żeby dostać taki urlop. Dokładnie. To cudowne. I ten czas, który będę spędzać w domu, na pewno mamy plany, żeby nakręcić teledyski. No to są gdzieś jakieś działania, które po prostu będziemy sobie realizować wspólnie, które nie będą też wymagały mojego takiego zaangażowania w pełni fizycznego czy jeżdżenia i tak dalej, więc myślę, że będziemy dalej gdzieś aktywnie ludzi angażować w zapoznawanie się z tym projektem, a mamy szczerą nadzieję, że może na jesień pojawimy się po prostu z powrotem w trasie koncertowej.